Jesteś szefem jury konkursu Młodego Kina w Gdyni, konkursu kina niezależnego. Jak podsumowujesz te filmy, które zobaczyłeś przez tych kilka dni? Rzeczywiście to jest taka dla mnie trochę dziwna sytuacja i niezręczna, bo zawsze siedziałem po drugiej stronie. To znaczy jak siedziałem na widowni, to porównywałem swój film do innych filmów na przykład. I zawsze to jest jakiś taki wyścig. A teraz muszę je oceniać. To też nie jest takie fajne, jak się ocenia kolegów i koleżanki, bo to nie jest też tak łatwo, też to zauważyliśmy, bo się zna też człowieka, wie się, co za tym filmem stoi. Na pewno były bardzo pracowite te ostatnie dni, dlatego że było dużo filmów w tym roku. W konkursie Młodego Kina 42 filmy, a w konkursie niezależnym 18 filmów. Z poziomem jest tak różnie, ale widać jakby pewne tendencje, to znaczy na pewno lepiej w tym roku było z konkursem Młodego Kina. Tam jest wiele ciekawych propozycji. W sumie wybraliśmy do takiej ostatniej rozmowy 10 filmów. Nawet tam się pojawiło ze 12 filmów, ale 10 filmów. Zastanawialiśmy się, ile nagród przyznać. Przyznaliśmy dużo nagród też, bo wiele z tych filmów, 7 z tych filmów zasługiwało na nagrody albo na wyróżnienia. I jakby w tym konkursie mieliśmy taką dużą przyjemność z oglądania filmów. Natomiast w kinie niezależnym no mamy takie wrażenie, że poziom się trochę obniżył. Na pewno to wynika z tego, że nieobecni są luminarze OFU, czyli na przykład bracia Matwiejczykowie, Bodo Cox. I są też oczywiście nowe nazwiska. I to było ciekawe. Jest film Arka Jakubika, aktora znanego na przykład z filmów Smarzowskiego. Jest film też innego aktora, Michała Grzybkowskiego, Non sono pronto. Generalnie to się tak ułożyło, że w kinie niezależnym, że mniej filmów wybraliśmy do omawiania. Właściwie była taka grupa 6, a potem już 4 filmów. No i wszystkie te 4 filmy się zostały nagrodzone. Jest pewna różnica między kinem niezależnym a tym młodym kinem, bo jednak to młode kino jest, jak to powiedzieć, tam jest więcej takiej swobody warsztatowej. Te filmy często są lepiej przygotowane, lepiej opowiedziane. Widać, że ci ludzie z młodego kina, czyli studenci albo postudenci, ludzie po szkołach, szybciej wkraczają na taką profesjonalną drogę, w sensie opowiadania filmów. To jest chyba trochę taka różnica, że w kinie niezależnym cenne jest to, że ci ludzie uczą się sami, robiąc kolejne filmy, co często zajmuje więcej czasu. Natomiast w kinie takim szkolnym, poszkolnym, ludzie się mają okazję uczyć od innych. Nie tylko od profesorów, ale też od swoich kolegów, koleżanek, co często jest jeszcze bardziej inspirujące i ten proces jakby dochodzenia do dobrych efektów się odbywa chyba szybciej. A jeśli chodzi o temat, jest różnica w kinie ofowym i w tym młodym kinie? Czy to jest tylko różnica właściwie głównie warsztatowa? Nie, właśnie tematy są podobne. Ja się bardzo cieszę z tego, że nie ma tak zwanych wielkich tematów, albo nie ma tego, co się przypisywało ofowi często, że to jest takie kino zbuntowane, inaczej robione niż to kino mainstreamowe, albo mogące więcej powiedzieć w sensie zaangażowania jakiegoś politycznego czy społecznego. Ja widzę, że to trochę odpuściło, taka tendencja, i większość tych historii, które obejrzeliśmy, to były takie historie bardziej kameralne, skupione na takich sprawach bliższych tym ludziom, o których oni opowiadają i autorom tych filmów. I to było gdzieś takie zaglądanie na własne podwórko, a nie szukanie obrazu czasów, w których żyjemy, jak to tutaj jest, jacy my jesteśmy, w jakiej kondycji. Ja się z tego bardzo cieszę, bo wydaje mi się, że to jest taka zdrowa tendencja, to jest takie dążenie do takiej normalności filmowej też. I wydaje mi się, że taka jest też w ogóle tendencja w polskim kinie, bo to widać po ostatnich fabułach, na przykład, które wygrywały tutaj w Gdyni w głównym konkursie, że gdzieś filmowcy zaczynają się zajmować, zaczynają od sprzątania własnego podwórka, nie? I przyglądania się relacjom rodzinnym, takiemu najbliższemu otoczeniu. A jest wiele przykładów ze świata, że takie filmy tak samo potrafią człowieka złapać za gardło i poruszyć i zostać w głowie.
Także to jest jakby taka pierwsza rzecz. No i rzeczywiście, tylko teraz tak, te filmy, które nam się najbardziej podobały i które będą nagrodzone, w nich też są jakby takie tendencje, jak właśnie takie zajmowanie się relacjami rodzinnymi, opowiadanie, zajmowanie się miłością oczywiście, ale opowiadanie o związkach międzyludzkich w taki sposób dosyć skupiony i taki, że nie potrzebujemy opisu całego świata, tylko skupiamy się na tym dwojgu ludzi i ciekawie opowiadamy, jak zmieniają się ich relacje. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, która jest warta zauważenia, to to, że wydaje mi się, że coraz więcej się pojawia takiego luzu w podejściu do kina, że to, z czego polska kinematografia jest znana, czyli z takiego właśnie poważnego traktowania bohatera, tematów i takiej misji, że opowiadamy o świecie, w którym żyjemy, musimy go jakoś rozpoznać, że to trochę odpuściło i filmowcy tutaj niezależni coraz częściej bawią się formą i coraz częściej eksperymentują. Jest dużo takich w ogóle bardzo ryzykownych eksperymentów, które się czasami sprawdzają, czasami nie, ale sama już próba podjęcia czegoś takiego to jest dużo i my często docenialiśmy to też. I rzeczywiście zauważyliśmy coś takiego na przykład, że w tym kinie młodym, w konkursie Młodego Kina, gdzie przyznaliśmy więcej nagród, bo więcej było tych filmów, o których dyskutowaliśmy, a nawet się kłóciliśmy, że tam się to tak ułożyło, że te pierwsze nagrody to były rzeczywiście filmy wyróżniające się i gdzieś tam najlepsze pod paroma względami, natomiast wyróżnienia, których jest kilka, to były często takie zaskakujące, bardzo oryginalne pomysły, eksperymenty formalne, ale często też polegające na tym, że jakby że znaną historię opowiadamy inaczej. Wydaje mi się, że też jest taka fajna tendencja w tych filmach, że rozbrajamy takie bomby, które właśnie się wiążą z polskim kinem sprzed lat, czy z tą tradycją polskiego filmu, że to jest takie kino często społecznie zaangażowane, że opowiadamy w sposób taki poważny, często na kolanach wobec różnych spraw. A tutaj młodzi filmowcy też się zajmują czasami takimi tematami jak bezrobocie, nędza PGR-ów, niepełnosprawność, ale to jest niesamowite, że potrafią to wywrócić do góry nogami, często obśmiać, pokazać w krzywym zwierciadle, ale też tak, że to nie traci powagi. Co było najmocniejszą stroną tych filmów pokazywanych w obu konkursach? Jeśli szukać czegoś takiego ogólnego dla większości czy dla części tych filmów, to ja bym powiedział, bo to rzeczywiście nam się wszystkim członkom jury rzuciło w oczy, że fajne jest to, że reżyserzy nabierają coraz większej swobody w podejściu do tematów, w podejściu do filmów, że coraz bardziej bawią się formą, że w ten sposób wydaje mi się, że to nasze kino wychodzi z takiego zaścianka i coraz bardziej przypomina to, co oglądamy w kinach z filmów europejskich i światowych, że nie tkwimy, że to młode kino nie tkwi i kino niezależne nie tkwi w takich jakby przyzwyczajeniach i w takich, wiesz, jakby w takich okowach tego, że no, my mamy taką tradycję w Polsce właśnie tego kina poważnego, społecznego albo zajmującego się poważnymi sprawami, albo z drugiej strony kina komercyjnego, czyli szukania takiego, czyli jakby upraszczania spraw i grania na takich wyższych nutach i emocjach, szukania sensacyjności po to, żeby ludzie zechcieli to obejrzeć w kinie czy w telewizji, to młode kino jest od tego wolne i gdzieś w ogóle jest jakby takie uwolnione trochę przez to, nie? I to jest takie bardzo świeże. Znaczy my jak siedzieliśmy przez te 5 dni w kinie, to mieliśmy dużą przyjemność z tego, że się czujesz, tam się czuje taki powiew świeżości i czuje się taką właśnie wolność od, że to jest jakby, że to są takie swobodne wypowiedzi, że człowiek ma coś do powiedzenia i może to zrobić, że nie ma też takiego ograniczenia, co ja widziałem w poprzednich latach, na przykład w filmach szkolnych, takiego
że filmy szkolne są do siebie podobne, na przykład z Łodzi albo z Katowic, dlatego że to jest piętno opiekunów, nie? Odciskane na tym. Są też eksperymenty na pograniczu gatunków, nie? Jest też jest film MC Człowiek z winylu, który jest bardzo zaskakujący, dlatego że zajmuje się polską historią taką przez duże H i tymi mitami narodowymi, Solidarnością i papieżem, ale nagle się okazuje, że w sposób bardzo przewrotny, bo opowiada o bohaterze, o którym najpierw myślimy, że jest w ogóle jakimś zapomnianym, bardzo ważnym bohaterem, który był w pobliżu Wałęsy i papieża, a potem się okazuje, że jest wymyślonym bohaterem. Ale gdzieś jest to mądry film, dlatego że on zbiera cechy innych bohaterów i pokazuje, jak my patrzymy właśnie na... jak tworzymy mity, nie? Jak jesteśmy podatni na te wspólnotowe przeżywanie. Fajne, no. Dziękuję.